Nie powiedział nikomu, że wychodzi z domu. Nie powiedział nikomu, gdzie się udaje. Po co ani dlaczego to robi o tak późnej porze. Po prostu włożył kurtkę, wskoczył w buty i z butelką whisky w ręku opuścił swe ziemskie cztery ściany, by nigdy więcej już do nich nie wrócić. Jego wędrówka trwała krótko i doprowadziła go na kolejowe tory. Pozostał na nich, gdy zapłonęły światła i zawyły klaksony. Był, jest moim tatą. Grudzień 2020. Wstałem wcześnie rano i rozbudziwszy się dobrą książką, 40 minut później ponownie położyłem się pod kołdrą. Nie trwało długo, zanim zapadłem w trans i opuściłem fizyczne ciało. Jako że nie od wczoraj zdawałem sobie sprawę, iż mentalny ból nie ułatwia podróży z niższych astralnych płaszczyzn na wyższe, spodziewałem się ujrzeć ojca błąkającego się gdzieś w pobliżu torów kolejowych, na których odebrał sobie życie, lub w jeszcze bliższym sąsiedztwie naszego wspólnego domu. Zobaczyłem go jednak w zupełnie innej scenerii. Gdy wyraziłem właściwą intencję i obraz mego pokoju rozpłynął się, zobaczyłem go pośród ciemności. Sterczał biernie, pozbawiony wiary i nadziei, otoczony zewsząd przez czarne, niewyraźne ludzkie sylwetki. Nie byłem pewien, czy stanowiły dusze innych samobójców, czy projekcje jego własnych lęków. Tata rozpoznał mnie i uściskaliśmy się w identyczny sposób, w jaki ściskaliśmy się zawsze, kiedy przez dłuższy czas się nie widzieliśmy. Wyglądał fatalnie. Gorzej niż strzęp człowieka, którym dopiero co przestał być. Wynośmy się stąd, rzekłem. Lecz ojciec milczał, nie mając jednak żadnych wątpliwości, iż ufa mi bezgranicznie, chwyciłem go raz jeszcze i uniosłem ponad czarne sylwetki. Zaraz potem wysłałem sygnał do wyższej jaźni z prośbą o przewodnictwo. Wiadomość dotarła do adresata i zajaśniało nieznacznie. Gdy ojciec zniknął mi z astralnego wzroku, obudziłem się we własnym łóżku. Blady błysk, który dostrzegłem, wydostając tatę z ciemności, zaledwie w niewielkim stopniu przypominał srebrzyste światło, które zaobserwowałem przed laty, gdy pomogłem małemu chłopcu uwolnić się z jego pośmiertnego koszmaru. Nie miałem trudności, by odgadnąć, co oznaczała ta różnica. Grudzień 2020. Zaraz po tym, jak nastał kolejny świt, wszedłem w trans i przeniosłem świadomość poza fizyczną rzeczywistość, trafiając do mizernego, pozbawionego wyposażenia domu. Odnalazłem w nim ojca. Spał na podłodze, usłyszawszy mnie, zbudził się i wstał. Wyglądał znacznie lepiej niż ostatnio, choć w dalszym ciągu bardzo źle. Po oszczędnej wymianie zdań wyszliśmy z budynku i wybraliśmy się na krótką przechadzkę. Okolica, po której spacerowaliśmy, przypominała plac budowy. Jeszcze tego samego ranka powtórnie spróbowałem wyprawić się do astralnego świata. Ojciec znowu spał, tym razem jednak nie na podłodze, lecz w prostokątnym, kojarzącym się z trumną pudle. I nie w marnym domu, a w ciemnym tunelu, na końcu którego dostrzegałem silne światło. Zachęciłem go, by wstał i udał się razem ze mną. Posłuchał mnie. W ciszy i bez pośpiechu ruszyliśmy w stronę wyjścia z tunelu i promieniującego za nim blasku. Za jasnym przejściem rozciągał się wąski, porośnięty bujną roślinnością wąwóz, ponad którym na błękitnym niebie unosiło się złoto-żółte słońce. Podążając dalej, nie miałem wątpliwości, że zmierzamy we właściwym kierunku. W pewnej chwili, gdy poczułem, że mój astralny czas dobiega końca, objąłem tatę ramieniem. Idź naprzód i nie oglądaj się za siebie, powiedziałem. Idź naprzód, a odnajdziesz Boga. On czeka na ciebie i wskaże ci drogę. Będąc przekonany, że ojciec postąpi wedle mego zalecenia, ucałowałem go i powróciłem do materialnego świata. W ciągu 60 kilku godzin, jakie upłynęły od momentu, w którym dotarła do mnie wiadomość o śmierci mego taty, nie mieszkałem wówczas w Polsce i nie było mnie w rodzinnym domu, gdy porzucił swe fizyczne ciało. Dokonałem 4 świadomych astralnych projekcji. Takiej skuteczności i motywacji do ich odbywania nie miałem jeszcze nigdy wcześniej. Grudzień 2020. Późną nocą w trakcie zasypiania zapadłem w trans i nie marnując okazji, wyturlałem się z ciała, by zaraz potem pojawić się na szpitalnym korytarzu.
Przechodzący w pobliżu lekarz uśmiechnął się do mnie i kiwnął mi ręką. Domyśliłem się, gdzie dokładnie jestem i co jest grane. Mijając otwarte na oścież drzwi, wszedłem do niewielkiego, schludnego pokoiku, zastawionego tajemniczą medyczną aparaturą, jakiej w ziemskim świecie nigdy nie widziałem, i spotkałem ojca. Leżał w łóżku, miał zdrową cerę i widać było wyraźnie, że powoli zaczyna dochodzić do siebie. Mogłem odetchnąć z ulgą. Mój tata, przebywając pod pieczą niefizycznych opiekunów, bez dwóch zdań znajdował się we właściwych rękach i moje wsparcie nie było już mu tak bardzo potrzebne. To nie znaczyło, rzecz jasna, że nie pragnąłem dalej go odwiedzać i dalej interesować się jego losem. Styczeń 2021. Rankiem, rozbudziwszy się należycie, uzyskałem trans i wyszedłem poza ciało. Minęło kilka tygodni, odkąd ostatni raz świadomie widziałem się ze swoim ojcem. Zamierzałem dowiedzieć się, co u niego słychać i jak przebiega jego pośmiertna rekonwalescencja. Wyraziwszy stosowną intencję, zjawiłem się w przytulnym pokoju będącym, jak się szybko przekonałem, gabinetem psychoterapeutycznym. Przebywały w nim dwie osoby wygodnie siedzące na skórzanych meblach. Jedną z nich był mój tata, drugą sympatyczny lekarz w średnim wieku. Nie chciałem przeszkadzać, odparłem, orientując się, że przerwałem dialog. Psychoterapeuta uśmiechnął się na mój widok, a ojciec wręcz uradował. Był w bardzo dobrym nastroju. Zaproponowano mi, bym się dosiadł. Gdy to uczyniłem, ponownie wznowili rozmowę. Tata opowiadał o swoich pozagrobowych wrażeniach. Był mocno zaskoczony tym, czego dowiedział się po śmierci o duchowych światach. W następnych miesiącach jeszcze niejednokrotnie zdarzyło mi się odwiedzić ojca. Niebawem opuścił klinikę i odnalazł się w nowej rzeczywistości. Raz był w lepszym humorze, raz w gorszym. Dokładnie tak samo jak za swego fizycznego życia. Przenosiny do astralnych sfer nie miały żadnego wpływu na jego ogólne samopoczucie. Miały za to wpływ na me pozacielesne badania. Sierpień 2021. Śniło mi się, że z całą rodziną przebywam w przestrzennym i komfortowym apartamencie. Wyglądało jak znacznie większa i dużo bardziej podrasowana wersja mieszkania, w którym dawniej mieszkaliśmy. Wszystko sprawiało wrażenie, jakby działo się w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Wszechświecie, w którym sprawy toczą się inaczej niż w naszym. Nagle uświadomiłem sobie, że jestem we śnie. Zyskując pełną czystość umysłu, podszedłem do taty krzątającego się w pobliżu wypolerowanej perkusji. Za fizycznego życia zajmował się grą na tym instrumencie. Ej, to ty jesteś, czy sobie ciebie po prostu teraz wyobrażam? Walnąłem bez namysłu. Tak, to ja jestem. Tata, uśmiechając się szeroko i odpowiadając ze swą iście charakterystyczną manierą, przekonał mnie i uwierzyłem w jego słowa. Porozmawiajmy, zaproponowałem. Zanim się obudziłem, usiedliśmy i zamieniliśmy ze sobą kilka zdań. Kilka bardzo ciekawych zdań. Wiedziałem, że spotykam się ze zmarłymi częściej niż tylko w trakcie mych świadomych astralnych podróży i wiedziałem też, że wielu z tych spotkań po prostu nie zapamiętuję. Dopóki tata mi tego nie powiedział, nie wiedziałem jednak, iż nie każde z nich zapamiętują również i oni. Bo niby dlaczego w każdych okolicznościach mieliby zapamiętywać, skoro ich świadomość kopiuje się w podobny sposób jak nasza, a oni po śmierci także sypiają? Sypiają, czytają, piszą, oglądają, bawią się i kochają. Opuściwszy materialny świat, zabierając ze sobą wszystkie nabyte w nim rutyny, zwyczaje i przyzwyczajenia. Oraz wszystko to, przed czym niekiedy chcieliby, lecz nie są w stanie uciec. Grudzień 2021. Spacerowałem po tajemniczym placu pośród obcych mi ludzi w pogodny dzień, bez żadnego wyraźnego celu, kiedy w pewnym momencie zorientowałem się, gdzie naprawdę się znajduję. Korzystając ze sposobności, postanowiłem nawiązać kontakt z tatą i przesłałem mu mentalny sygnał z zaproszeniem na spotkanie. Wolałem, żeby to on znalazł mnie. Dokonując świadomych astralnych projekcji inaczej niż tradycyjną metodą, wiele razy doświadczyłem problemów z pozacielesną nawigacją i tym razem chciałem ich uniknąć. Plan się powiódł. Po chwili mój tata pojawił się na placu i zobaczyłem, jak zmierza w moją stronę. Podeszliśmy do siebie i przywitaliśmy się po swojemu. Ojciec czuł się kiepsko i ponownie przytrafił mu się psychiczny dołek,
czego w niematerialnym świecie, nawet gdyby chciał, nie mógłby przed nikim ukryć. Dokuczało mu to samo, co dokuczało mu za fizycznego życia. Śmierć nie sprawia, że świadomość znika. Nie sprawia też, że umysł wyzwala się od wszelkich problemów, mentalny ból ustępuje, a psychika ulega magicznej samonaprawie. Mój tata, kończąc swe materialne istnienie, nie odnalazł spodziewanego i oczekiwanego ukojenia, ponieważ przerywając je, nie mógł go odnaleźć. Popełniwszy samobójstwo, które, jak się szybko przekonał, sprawiło jedynie, iż wszystko to, co czuł w ostatnich chwilach swego ziemskiego życia, poczuł ze zdwojoną siłą. W rzeczywistości niematerialnej, zgodnie z tym, co już sobie wcześniej wyjaśniliśmy, emocje odczuwa się intensywniej niż w świecie fizycznym i które tym samym okazało się fatalną receptą na beznadziejny nastrój, nie tylko tego nastroju się nie wyzbył, ale nawet jeszcze bardziej go pogorszył. Przeprowadzka do astralnych sfer przyniosła dla mego ojca jednakże pewną korzyść. Pozwoliła mu zrozumieć sens ziemskiej egzystencji i docenić wartość udzielanych przez nią nauk, które wznowi, kiedy tylko uzna, iż nastał na to właściwy moment. A jak, drogi czytelniku, droga czytelniczko, w obliczu tak bezkompromisowo porzuconej wiary w lepsze jutro, czego doświadczył mój tata, postąpilibyśmy my? Czy badając za fizycznego życia duchowy świat, moglibyśmy ją utracić i stanąć przed takim dylematem? Czy podążając ścieżką prawdy, wolności i bezwarunkowej miłości, moglibyśmy nagle zatrzymać się i zaprzestać iść naprzód? Czy odkrywając cel ludzkiego istnienia, swe przeznaczenia oraz boskie pochodzenie, moglibyśmy choć na chwilę zwątpić we własne możliwości i swą nieskończoną moc? Znam doskonale odpowiedzi na te pytania i jestem przekonany, że doskonale znasz je również i ty. Sens życia. Po odbyciu setek astralnych podróży i wizytach w niejednej z miliardów istniejących rzeczywistości, o czym porozmawiamy niebawem, po wielu owocnych w bezcenną wiedzę niefizycznych kontaktach z duchowymi przewodnikami oraz po odkryciu, jak wielką rolę w moim osobistym rozwoju odgrywają doświadczenia dostarczane mi przez materialny świat, w którym postanowiłem zagościć, jedno mogę rzec i powtórzyć z całą stanowczością. Nic w ziemskiej szkole życia nie dzieje się przypadkiem. Zastanawiałaś się kiedykolwiek, dlaczego wszechświat wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego zaprojektowany jest w taki sposób, żeby możliwe było powstanie na nim życia? Dlaczego wartości stałych chemicznych i fizycznych dostrojone są z tak niepojętą dokładnością, by mogły narodzić się gwiazdy oraz krążące wokół nich planety, uformowane między innymi z porozrzucanych po kosmosie skał? Wielu naukowców od dawna próbuje znaleźć wyjaśnienie tego fenomenu. Dociera do wniosku, iż najprawdopodobniej znany nam wszechświat jest po prostu jednym z nieskończonej, bądź co najmniej obłędnie ogromnej ilości wszechświatów, osobnym, mikroskopijnym fragmentem znacznie większej całości, wieloświata. Wedle ich teorii w każdym z wszechświatów panują odmienne prawa, warunki i stałe, a my najzwyczajniej znajdujemy się w takim z nich, w którym są one szczęśliwie dobrane i dzięki temu jesteśmy w stanie zaistnieć. Jeśli z oktyliarda liczb trzeba wylosować tę jedną konkretną, mając na to przynajmniej oktyliard prób, to statystycznie chociaż raz powinno się udać, czyż nie? O ile nie mam żadnych wątpliwości, że wieloświat faktycznie istnieje, to z pozostałą częścią tej koncepcji zgodzić się już nie mogę. Żaden ze wszechświatów, dla uproszczenia nazwijmy je fizycznymi, nie jest przypadkowym tworem losowo wyjętym z kapelusza. I żaden z nich nie powstaje bez ściśle określonego celu. Ale skoro wszyscy, tak czy inaczej, wywodzimy się z jakiejś zupełnie innej, zapewnie nieskończonej rzeczywistości, dla uproszczenia nazwijmy ją niefizyczną, to z jakiego powodu dodatkowo kreować miejsca takie jak znany nam wszechświat? I po co w ogóle się w nich rodzić? Te lub podobne pytania od zarania dziejów spędzają filozofom sens powiek, mimo że udzielenie na nie właściwych odpowiedzi jest zaskakująco proste. Historia ziemskiej cywilizacji jest świetnym przykładem tego, że nawet niezliczone ilości konfliktów, złych systemów politycznych, zbędnych regulacji czy chociażby nawet źle zaprojektowanych i grabieżczych systemów podatkowych, skutecznie ograniczających wzrost gospodarczy w dłuższej perspektywie,
nie przeszkadzają iść naprzód. Świadomość kocha postęp i zawsze znajdzie sposób, by podążać ku niemu niezależnie od okoliczności. Biorąc pod uwagę wiele powszechnie występujących zwyczajów społecznych, może zabrzmieć to dziwnie, ale nie mam żadnych wątpliwości, że chęć rozwoju zakodowana jest w każdej osobie i stanowi jej nadrzędny cel, bez względu na przekonania oraz poziom duchowo-życiowej ewolucji. Niekiedy stłumiona czeka cierpliwie na odpowiednią chwilę, w której z całą siłą da o sobie znać. Nieprzypadkowo o tym wspominam. Moc efektywnego dążenia do poszerzania własnych horyzontów oraz eliminacja fałszywego poglądu, iż znana nam rzeczywistość jest jedyną, jaka istnieje lub jedyną, w jakiej możemy się znaleźć, odsłania część boskich kart, ujawniając znaczenie ziemskiego trwania. Czy da się opanować grę w piłkę, nigdy nie wychodząc na boisko? Czy można zostać dobrym lekarzem lub budowniczym, nie zdobywszy odpowiedniej wiedzy i umiejętności? Jak pokonać strach, nie stając z nim do konfrontacji? Jak nauczyć się przebaczać, ani razu nie będąc zranionym? Jak odkryć miłość, nie poddając się jej próbom? Jak docenić radość, nie znając smutku? Jak dowiedzieć się, co to jest ciemność, istniejąc pośród wiecznego światła? Jak zrozumieć, czym jest wolność, nie zdając sobie sprawy, czym jest więzienie? Kiedy w ciepły dzień kładę się na ogrodowym leżaku, czując zapach rosnącej trawy i promienie słoneczne przyjemnie muskające mi twarz. Kiedy siadam na ławce w parku, spoglądając na rozbujane korony drzew i chmury wysoko przesuwające się po niebie. Kiedy spaceruję po lesie, słysząc stukanie dzięcioła i szum kołyszących się na wietrze liści, niejednokrotnie zastanawiam się, dlaczego znana mi od lat naukowa koncepcja, wedle której otaczająca mnie rzeczywistość jest tylko symulacją, programem komputerowym, siatką matematyczno-fizycznych wyliczeń stworzoną przez genialnego programistę, tak długo pozostawała dla mnie wyłącznie koncepcją. Bo przecież egzystując w obszarze, w którym nie ma konfliktów, w którym nie ma bólu i cierpienia, w którym nie ma dobra i zła, bez których strach i prawdziwa miłość zrodzić się nie mogą, co trzeba zrobić, by dostarczyć sobie tych niezbędnych do pożądanego rozwoju warunków? Otóż trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba je stworzyć. Osoby o niesprecyzowanych poglądach teologicznych na pytanie, czy według nich istnieje świat pozagrobowy, często odpowiadają, że nie są pewni, ale ich zdaniem coś tam po śmierci raczej jest. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie tego typu opinia sprawia wrażenie, jakby niejako wskazywała, iż znana nam fizyczna rzeczywistość stanowi podstawową rzeczywistość. A wszystko to, co znajduje się poza nią, jest jedynie dodatkiem, bonusowym elementem bytowania, szczęśliwie mogącym wybawić nas od nadciągającego widma wiecznej pustki. Eksploracja obszarów niefizycznych oraz wkroczenie na odpowiedni pułap duchowego obeznania ujawniają całkowicie odmienną perspektywę postrzegania, wedle której owym dodatkiem nie jest obszar, gdzie udają się zmarli, lecz świat, w którym się teraz znajdujemy, będący niczym innym jak sztucznie wykreowaną materialną krainą, zaledwie małym zapleczem niebotycznie większej rzeczywistości oferującej nieskończenie bogatą paletę możliwości i ścieżek rozwoju. Łatwo wyobrazić to sobie na przykładzie pewnego znanego wszystkim filmu, którego wzmianka o hipotezie symulacji być może przywołała ci już na myśl, filmu Matrix. Pamiętasz programy treningowe, które Neo przechodził po przedostaniu się do prawdziwego świata, mające pomóc mu wykształcić odpowiednie umiejętności? Pomyśl o rzeczywistości jako o przepotężnym tworze oferującym rewelacyjne programy szkoleniowe, a o otaczającym cię obecnie świecie jako o jednym z nich. Pomyśl o rzeczywistości dostarczającej bezkresną wolność i sposobność do kreacji nieograniczonej ilości światów reprezentujących najdoskonalsze szkoły życia, pozwalające ci uczyć się wszystkiego, czego tylko nauczyć się zapragniesz. A pomyślisz o najprawdziwszej z rzeczywistości. Rzeczywistości, w której dokonałeś już wielu wyborów. Skoro czytasz tę książkę, oznacza to, że udział w ziemskiej szkole życia jest właśnie jednym z nich. Cierpienie. Wiele religii twierdzi, że ból i udręka, z którymi przychodzi nam się mierzyć w ziemskim świecie, są konsekwencją grzechów popełnionych przez ludzi w przeszłości i popełnianych przez nich obecnie.
Według tych wyznań cierpienie jest pewnego rodzaju testem, który ma za zadanie pomóc nam we wzmocnieniu naszej więzi z Bogiem bądź nawróceniu się. Testem będącym jedyną drogą do uzyskania zbawienia, czyli nagrody za bezwarunkową wiarę. Słuchając tego typu doniesień, można odnieść wrażenie, iż im więcej nieszczęść spadnie na pojedynczego człowieka, tym z zasady dla niego lepiej, a jedynym właściwym jego przeznaczeniem jest podążać przez mękę, traktując ją jako walutę wstępu do upragnionego raju. Inny, bardziej subtelny pogląd, pochodzący od religijnych nauk i głoszący, iż cierpienie to wrota prowadzące do poznania miłości, jest zdecydowanie bliższy prawdy, gdyż cierpienie nigdy nie jest celem samym w sobie, a zaledwie jedną ze ścieżek, która do celu prowadzi. To, że tak często zdarza nam się po niej kroczyć, jest wyłącznie wynikiem naszej niedoskonałości, skłonności do wybiórczego w beztroskich chwilach przyswajania informacji płynących od otaczającej nas rzeczywistości. Bo czy wylegiwanie się z dala od wszelkich zgryzot na plażowym hamaku w tropikalnym kurorcie ze szklanką zimnej whisky w dłoni i kubańskim cygarem w ustach bardziej motywuje nas do dociekań nad sensem ziemskiego istnienia niż wracanie po męczącym 12-godzinnym dniu fizycznej pracy do ciasnego mieszkania i ciężko chorego dziecka? Cierpienie to po prostu tymczasowe narzędzie do wykorzystania na duchowej drodze rozwoju, które ma za zadanie ukierunkować naszą świadomość i pomóc jej przyjąć to, czego bez odpowiednio silnego wstrząsu nie potrafi ona przyjąć sama. Tymczasowe, ponieważ kiedy na szlaku ku szczytowi duchowego zrozumienia nauczymy się iść ku górze bez żadnego wspomagania, nie będziemy musieli już po nie sięgać. Nie jest karą ani testem, lecz naszym świadomym wyborem. Jak bowiem zrodzić hart ducha bez wyzwania, rozwiązanie bez problemu, zmianę złych przekonań bez zwątpienia, siłę bez treningu, miłość bez zaangażowania, odwagę bez strachu. Gdy myślę o przebytej nerwicy lękowej i zadaję sobie pytanie, czy byłbym bez niej w stanie pokonać urojone, dręczące mą oszukaną percepcję upiory, z powodzeniem zerwać skrywaną przez nie zasłonę nieznanego i wdrapać się na kolejny stopień duchowego poznania, bez trudu udzielam na nie odpowiedzi. Nie byłbym. Jestem absolutnie pewien, że każdy, kto odkryje sens własnego cierpienia, prędzej czy później przekuje je w szczęście, którego potrzeba odczuwania zbawiennie i nieprzypadkowo daje nam niezwykle silną motywację do rozwiązywania problemów oraz przezwyciężania ziemskich trudności. Tylko jak tu zachować zimną krew i właściwie reagować, gdy wszystko wokół znienacka zawala się pod nogami? Gdy odchodzi bliska osoba, gdy doznaje się ciężkiego wypadku, gdy traci się z trudem wywalczoną pracę lub oszczędności całego życia. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale najlepsze, co można wówczas uczynić, to wykorzystać to. Wykorzystać, ponieważ wszystko, co z pozoru wydaje się nas osłabiać, w rzeczywistości ma nas wzmacniać. Celem choroby nie jest wyniszczyć, lecz uleczyć. Ograniczenia nie mają uwięzić, lecz uwolnić. Żal nie ma ranić, lecz rodzić miłość. Starając się zepchnąć na bok kłody rzucone nam przez los, bądźmy tym samym świadomi, że cokolwiek złego się zdarza, jest jedynie przypomnieniem o obowiązku, który w chwili przyjścia na ten świat sami na siebie nałożyliśmy. Przypomnieniem o konieczności przebycia nieukończonej jeszcze lekcji, którą stanowi poszukiwanie rozwiązania zupełnie nowego lub może po prostu stłumionego w przeszłości problemu, odłożonej w czasie sprawy wciąż czekającej na pozytywny finał. Zanim więc postanowimy utonąć we łzach, zastanówmy się choć przez chwilę, czy jest coś, co możemy za sprawą tego, co nas dotyka, zyskać. Bo wierz mi lub nie, drogi czytelniku, droga czytelniczko, ale możemy zyskać bardzo dużo. Wszystkim tym, co zdążyli już odkryć, iż powodem, dla którego zdecydowali się przywdziać swe biologiczne ciała i wkroczyć w znany nam fizyczny świat, jest pochodząca od nich samych chęć zgłębiania ziemskich nauk. Ponadmaterialny wgląd niesie dobrą wiadomość. W życiu nie da się przegrać. Jeśli podstawowym celem własnego bytowania jest rozwój i na nim skoncentrowane są główne działania, to niezależnie od tego, co się wydarzy, można jedynie zyskać. Zaufanie do duchowej znakomitości reprezentowanej przez najbardziej boski element naszych jaźni i przyszłą wersję nas samych
o której już wcześniej wspomnieliśmy i o której niebawem wspomnimy ponownie, może znacznie przyspieszyć osobisty postęp, ponieważ pozwala jednocześnie ufać także temu, co spotyka nas w toku codziennych zmagań i pomaga nie lękać się wyzwań, których nie podjęlibyśmy się, gdybyśmy za jej przewodnictwem uznali, że nie jesteśmy na nie gotowi. Doświadczenia bywają bolesne nie tylko po to, by skutecznie przypominać nam o tym, na jak ważny element naszego żywota się składają, ale również dlatego, iż dynamika uczenia się często zależy od dynamiki przeżycia. Silniejsze doznania z reguły uczą produktywniej niż słabsze. Warto również mieć świadomość, iż z perspektywy boskiego bezkresu ziemskie cierpienia warte są przysłowiowej świeczki, ponieważ w przeciwieństwie do tego, iż same stanowią zaledwie króciutkie epizody naszego nieskończonego istnienia, dostarczają nauk, których efekty są wieczne i pozostają z nami na zawsze. Z tej samej perspektywy również to, co w tej chwili wydaje się dla nas przerażające, wcale takie być nie musi. Spróbujmy przywołać na myśl niektóre problemy z dzieciństwa w tym okresie nami wstrząsające. Zagubione zabawki, jedynki z klasówek czy sprzeczki z rówieśnikami. I zastanówmy się, jak bardzo błahe lub nawet śmieszne wydają się dla nas dzisiaj. Bowiem nie mam wątpliwości, iż w ten sposób możemy przekonać się już teraz, że kiedy nadejdzie moment, w którym przyjdzie nam rozpamiętywać niegdyś ukończoną, ziemską szkołę życia i rozkoszować się nabytą dzięki niej mądrością, zaznane w jej toku utrapienia będą robić na nas takie samo wrażenie, jak poszczególne zamierzchłe dziecięce zmartwienia robią na nas obecnie. Ktoś raz powiedział, że nigdy nie nauczyłby się być dobrym człowiekiem, gdyby w życiu nie spotkało go tyle zła. Jeśli kiedykolwiek zadawałaś sobie pytania, dlaczego świat pełen jest okrucieństwa, oto masz na nie odpowiedź. Świat wygląda tak, jak wygląda, ponieważ ma tak wyglądać, przynajmniej do pewnego momentu. Nie został zaprojektowany z myślą o zapewnianiu nieprzerwanej przyjemności i rozrywki wymuszającej bezwzględne stosowanie zasad moralności i sprawiedliwości, lecz po to, by udostępniać prawidłowe warunki do kształcenia i wskazywać drogę, jaką powinniśmy podążać. Ludzie, którzy wyrządzają nam krzywdę, bezpośrednio lub pośrednio, jak na przykład fałszywi i zdegenerowani politycy, bądź wolnomularze nimi sterujący, w rzeczywistości więc tak naprawdę wyświadczają nam przysługę, nie tylko kreując przeszkody życiowe niezbędne dla naszego rozwoju, ale również w doskonały sposób swą własną postawą edukując nas, że nienawiść, cynizm czy zawiść są najlepszymi drogami do bezproduktywnej utraty energii, a miłością można zyskać więcej niż złością. Uświadomienie sobie tego ciekawego faktu potrafi w mgnieniu oka sprawić, że tam, gdzie jeszcze przed chwilą widać było samych wrogów, nagle zaczyna się postrzegać sprzymierzeńców, bez których nie byłoby się w stanie posiąść stosownej wiedzy oraz zdolności koniecznych do uczynienia z siebie absolwenta ziemskiej szkoły życia. Zamiast wściekać się na osoby, które nas atakują, czy nie powinniśmy im zatem dziękować? Zważywszy na zakres złożoności ludzkiej psychiki, nie powinien dziwić fakt, że w większości przypadków poziom odczuwalnego dyskomfortu mentalnego zależy w ogromnym stopniu od indywidualnego podejścia życiowego i sposobu reagowania na dostarczane do świadomości bodźce. Jako iż duchowy rozwój wspomagany cierpieniem wiedzie poprzez wypracowywanie odpowiednich nawyków psychicznych, nikt przecież nie rodzi się odporny na wszystko, a siła psychiczna, jak już powiedzieliśmy sobie w rozdziale 4, nie jest żadną tajemną mocą dostępną jedynie dla wybranych, tylko po prostu nabytą umiejętnością właściwego traktowania spraw i problemów. Kluczem do szczęścia nie może być nic innego jak prawidłowy stosunek do otaczającej nas rzeczywistości oraz transformacja przeżywanych doświadczeń w wydajny mentalny trening. A czego taki trening uczy? Uczy, by w pełni korzystać z tego, co nas spotyka, nie żyć przeszłością, żalem i poczuciem winy, lecz akceptować popełnione błędy i dokonane czyny bez względu na to, czego one dotyczą, oraz wyciągać z nich wnioski, stając się dzięki nim dojrzalszą i doskonalszą osobą. Uczy nie obawiać się tego, na co nie ma się wpływu, a zsyłane przez los przeszkody traktować jako okazję do rozwoju, nie zaś jak niepotrzebne zmartwienie. Uczy, iż każdą porażkę da się zamienić w zwycięstwo,
I niezależnie od tego, w jak trudnych warunkach przyjdzie nam żyć, zawsze damy sobie radę. Uczy nie zważać na zgryźliwą krytykę i nie szukać fałszywego poklasku, być szczerym i prawdziwym w stosunku do siebie, wyrażać to, co się czuje i kim się jest, oraz nie karać się za własne słabości, tylko starać się przekuwać je w siły. Uczy, że zaczepki ze strony bliźnich i inne życiowe podrażnienia negatywnie odbierane są jedynie tak długo, jak długo przeszkadzają, a także dowodzi, iż wszystkie konflikty i kryzysy, czy to nasze osobiste, czy ogólnoświatowe, nigdy nie mają za zadanie nas zniszczyć, lecz rozwinąć, sprawić, że odrzucimy wygodny konsumpcjonizm i przesadny materializm, a zamiast tego zaczniemy bardziej się edukować oraz dostrzegać to, czego nie potrafiliśmy dostrzec wcześniej. Przeznaczenie. Nie przypadkiem stawianie sobie celów w życiu ma tak dużą psychoterapeutyczną moc i stanowi doskonałe remedium w pokonywaniu depresji czy innych problemów natury mentalnej. Posiadanie jasno sprecyzowanych dążeń niezwykle korzystnie wpływa na ogólne samopoczucie i znacznie ułatwia codzienne zmagania, nieustannie dodając energii do działania, podczas gdy ich brak może odebrać ją całkowicie i sprawić, że zaczniemy czuć się wypaleni i bezużyteczni. Potrzeba poszukiwania oraz realizowania życiowych planów, którą mniej lub bardziej ma każda żyjąca osoba, jest wynikiem naszej konstrukcji duchowej, tego magicznego, pierwotnego impulsu będącego darem od Stwórcy, który ma nam pomóc efektywnie kroczyć po ścieżce własnego rozwoju, odnaleźć to, po co zostaliśmy przez Niego wysłani oraz przypominać o tym, że żaden z nas nie urodził się człowiekiem bez powodu. Mówi się, że najlepsze scenariusze pisze życie, ja jednak nie uważam, by to powiedzenie oddawało dokładną prawdę. Życie bowiem nie pisze żadnych scenariuszy. Życie jest napisanym scenariuszem. Scenariuszem, którego autorem jest każdy z nas. I mimo, że dualizm dobra i zła tak bardzo pomocny w kreowaniu warunków umożliwiających świadomościowy wzrost, nie tylko pozwala, ale i wręcz wymaga, by w ziemskim systemie życia historie tworzyły jednostki na różnych szczeblach duchowego progresu, od najniższych po względnie wysokie, to tylko my, nie nikt inny, decydujemy o jego początkowym oraz ostatecznym kształcie. Droga, którą zdecydowaliśmy się przebyć, wkraczając do ziemskiego świata, nie jest krótka. Jako że jej pokonanie nie wiąże się z wypełnieniem jednorazowego testu, mającego określić, czy jest się godnym przekroczenia bram raju, lecz ściśle polega na uzyskaniu odpowiednio wysokiego poziomu duchowego zrozumienia, co w praktyce nie jest możliwe do osiągnięcia w ciągu zaledwie jednego fizycznego życia. Cykl reinkarnacyjny stanowi nierozłączny element naszego nią podążania. To, jakich zadań podejmiemy się w trakcie pojedynczego wcielenia, zależy przede wszystkim od bagażu duchowych doświadczeń, który już udało nam się zgromadzić. Stąd biorą się różnice intelektualne i empatyczne pomiędzy ludźmi. Bycie częścią eksplorowanej przez nas materialnej rzeczywistości często zachęca do dokonywania trudnych i odważnych wyborów, ponieważ aby w pełni użytkować jej moc i pozyskiwać z niej jak największe ilości niezbędnej dla rozwoju wiedzy, musimy poznawać ją z wielu perspektyw. Oznacza to, że życie w dostatku czy biedzie, podczas pokoju lub wojny, w zdrowiu bądź z chorobą, nie jest ani przekleństwem, ani łaskawym zrządzeniem losu, a po prostu przemyślaną decyzją pozwalającą wykorzystywać poszczególne oferowane przez tę rzeczywistość możliwości, od których w znacznym stopniu zależy tempo świadomościowego postępu oraz odkrywania ludzkich wartości i uczuć. A dlaczego nie pamiętamy naszej pozacielesnej przeszłości i poczynionych przez nas wówczas wyborów? Nie pamiętamy nie tylko dlatego, by się nie rozpraszać i koncentrować wyłącznie na teraźniejszych celach, ale również po to, żeby się ich nie pozbawiać. Jaki bowiem sens miałoby nasze życie, jeśli wiedzielibyśmy, jak potoczy się każda jego chwila? Jaki wpływ emocjonalny wywierałyby na nas przyszłe zdarzenia, których przebieg dokładnie byśmy znali? I jaką wartość miałaby ziemska edukacja, tak silnie na tym wpływie oparta, gdybyśmy ją z niego odarli? Biorąc pod uwagę, iż cierpienie jest raptem tymczasowym środkiem wspomagającym zamierzony rozwój, a śmierć zaledwie skierowaniem się ku macierzystej rzeczywistości, ziemska szkoła życia
nie jedynie pod kątem zaplanowanych wydarzeń, bardzo przypomina fabularny film czy teatralną sztukę, ale także i pod innym. Żadnemu z jej uczestników prawie nigdy nie dzieje się krzywda. Życie niekiedy zmusza nas do błędów, których nie pragniemy popełniać, decyzji, których nie chcemy podejmować, udręk, od których próbujemy uciekać, czy konfrontacji, przed którymi wolimy nie stawać, sięgając jednakże świadomością poza fizyczny świat. Świat bezwzględny i brutalny, a mimo to nieustannie dostarczający rad i ukazujący wsparcie oraz konsekwentnie realizując swój duchowy cel. Nie mamy powodu, by żałować błędów, które w istocie do niego prowadzą, wystrzegać się decyzji, które już tak naprawdę podjęliśmy, lękać się udręk, które nie są w stanie nas zniszczyć i unikać konfrontacji, w których porażka oznacza to samo co zwycięstwo. Żaden z nas nie przybył na ziemię dla bólu, smutku i swej szkody. Podążanie za własnym przeznaczeniem, bez względu na wpisany w nie finał, jest zatem podążaniem za własnym szczęściem, za chwilami, w których wszystko potoczy się dokładnie tak, jak chcielibyśmy, żeby się potoczyło, i w których zrozumiemy, dlaczego nie mogło potoczyć się tak wcześniej. Wkroczenie do ziemskiego świata ze ściśle określonym celem nie oznacza wcale, co należy podkreślić, że jesteśmy bezwzględnie zobligowani do tego, by go wypełnić i że nie posiadamy wolnej woli. Przeciwnie, to właśnie od niej zależy, czy spełnimy swą życiową misję i wzniesiemy się, a przy okazji i innych, na wyższy poziom duchowego poznania, czy jej zaniechamy i nie dokonamy świadomościowego postępu lub nawet, co głęboko wierzę, że nie zdarza się często, postawimy krok wstecz, oddalając się od zaplanowanego pozacielesnego dążenia. I podobnie jak film, który podczas swej produkcji nie musi kurczowo trzymać się pierwotnie nakreślonego scenariusza, tak ścieżek do naszego przeznaczenia również jest wiele i tylko od nas zależy, które z nich ostatecznie wybierzemy. Pozytywny rezultat naszego życiowo-duchowego dokonania nigdy nie jest kwestią przypadku ani z góry narzuconej konieczności, lecz stanowi dzieło naszych mądrych decyzji, naszej chęci rozwoju, odwagi, uczciwości wobec samego siebie i wiary we własne możliwości. Miejmy na uwadze więc, że bez względu na to, w jak kiepskim życiowym położeniu przyszło nam się znaleźć, nic nigdy nie zmusza nas do tego, byśmy bez przerwy w nim tkwili. Gdyż nierzadko zdarza się, iż jedynie poprzez zmiany, które stanowią nierozłączny element duchowej ewolucji, jesteśmy w stanie przesuwać granice własnych zdolności oraz przekonywać się, że nie ma takiej siły we wszechświecie, która zabraniałaby nam realizować swe marzenia. Wszechświat, wierz mi lub nie, zawsze stoi murem po naszej stronie i, o ile nie kolidują one z założonymi przez nas duchowymi celami, uwielbia spełniać nasze pragnienia, nieustannie dostarczając nam to, czego naprawdę potrzebujemy i wskazując drogę do sukcesu, drogę, która nigdy nie wiedzie przez ślepe wykonywanie cudzych poleceń oraz zaciekłe usiłowania, aby za wszelką cenę zyskać uznanie innych i uniknąć ich ewentualnej krytyki, a prowadzi poprzez podejmowanie działań zgodnych z własną naturą i sumieniem, zgodnych z pochodzącym od serca i umysłu wewnętrznym głosem. Nie tylko zatem warto starać się, ale najlepiej po prostu być tym, kim się chce być, zmierzać tam, dokąd się chce zmierzać, osiągać to, co się chce osiągać i nie lękać się przeszkód błędnie uznawanych za niemożliwe do pokonania. Największe bowiem ograniczenia, jakie posiadamy, to wyłącznie te, które nakładamy na siebie sami. Świadomość nie jest jednorazowym i pojedynczym zapisem zawartym tylko w mózgu, ale istnieje w wielu miejscach równocześnie, we wszechświatach materialnych i poza nimi, reprezentując osobne elementy potężnej całości, w żaden sposób nieograniczonej czasem, potrafi tworzyć własne kopie, znacznie tym samym przyspieszając i ułatwiając swój progres. Z tego powodu jej dojrzalsza wersja, nadświadomość, zwana inaczej wyższą jaźnią, pełni rolę naszego duchowego przewodnika i nauczyciela. Nic bowiem właściwiej, precyzyjniej i szybciej nie dobierze dla nas szkolenia niż to, co nas najlepiej zna. Nadświadomość, będąc niczym innym jak rezultatem naszej duchowej ewolucji oraz chęci rozwoju, uwielbia nam pomagać. I nie tylko dlatego, że sprawia jej to przyjemność. Wspieranie innych zawsze dostarcza frajdy inteligencjom, które podążają w stronę doskonałości,
gdyż jest to świetna forma samokształcenia oraz poznawania własnego ja. Ale również dlatego, iż pomagając nam, pomaga samej sobie. Jako że pośredniczy we wszystkim tym, co się dzieje w naszym życiu, współpraca z nią oraz zaufanie do niej niezwykle korzystnie wpływają na tempo naszego świadomościowego postępu oraz jakość nabywanej życiowej wiedzy. Niezależnie od tego, czy wątpimy w jej istnienie, czy nie, czy cierpimy, bądź jesteśmy szczęśliwi, wyższa jaźń nigdy o nas nie zapomina. Jest naszym największym sprzymierzeńcem i wszechmocną siłą, zawsze służącą nam radą oraz wskazówką, nawet jeśli wydaje nam się, że jest inaczej, która za sprawą swej wiedzy oraz doświadczenia mniej zwraca uwagę na tymczasowy ból naszych ziemskich udręk, a bardziej na nieśmiertelne korzyści, jakie one ze sobą niosą. Jakkolwiek boskie cechy jej przypiszemy, nie możemy jednak zapomnieć, iż ona także stanowi zaledwie osobny etap na ścieżce ku duchowej perfekcji. Ścieżce nie wiodącej wyłącznie przez wielowymiarowy multiwieloświat, ale i poza niego, sięgającej tam, skąd wywodzi się najgenialniejszy ze stwórców, najwyższy architekt i programista, ojciec mądrości i wieczności. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, czy wierzę w Boga, moja odpowiedź jest taka sama. Nie, nie wierzę. Ja wiem, że On istnieje. O ile wszak rozwikłanie pełnej tajemnicy najwyższego Stwórcy niemożliwe jest ze szczebla świadomości, na jakim się obecnie znajduję, o tyle moje duchowe obserwacje, dokonywane nie tylko na poziomie niefizycznym, ale i fizycznym, ujawniają przede mną niektóre z pomniejszych elementów składających się na Jego obraz. Obraz, co muszę szczerze wyznać, znacząco odmienny od tego, czego uczy o nim wiele ziemskich religii. Bóg nie jest doktrynerskim władcą na tronie, wyobrażeniem ludzkich rozważań i ich skażonej konfliktami perspektywy, które szuka poklasku i walczy o uwielbienie. Bóg nie ma sług i nikim nie dyryguje, nie złości się i nie skrywa żalu, nie pożąda modlitw ani ukłonów. Bóg nie jest sędzią i nikogo nie osądza, nie nagradza, nie karze i nie zmusza do cierpienia. Bóg nie jest geniuszem wyciągniętym z kapelusza. Bóg jest najcudowniejszą spośród wszystkich powstałych świadomości i jest najwyższym możliwym do osiągnięcia pułapem rozwoju, szczytowym punktem mającym za sobą wszystko to, do czego one ciągle zmierzają, granicą postępu, która nigdy nie sięgnie dalej niż tam, dokąd jej samej udało się dotrzeć. Bóg jest doskonałością pragnącą, by wszystko inne także było doskonałe i stało się takie jak ona, krańcową mądrością nie powstałą z samego faktu istnienia, ale z długiej drogi, która do niej prowadzi. Rozwój duchowy to nie mechaniczne, bezrefleksyjne wykonywanie określonych czynności, ani zatem modlitwa sprowadzająca się do wypowiadania w kółko tych samych nauczonych na pamięć słów, ani cykliczne uczęszczanie do kościoła dla samej zasady uczęszczania, ani też przestrzeganie spisanych na papierze przykazań tylko z tego powodu, że tak zostało ustalone, nie mają dla Boga żadnej duchowej wartości. Albowiem są to działania polegające bardziej na wykonywaniu poleceń i narzuconych konieczności, a mniej na szczerych, pochodzących od serca i umysłu, wynikających z mądrości i miłości czynach. Człowiek powinien postępować godnie nie dlatego, że obawia się kary bądź oczekuje za to nagrody, ale dlatego, że czuje taką wewnętrzną potrzebę. To ona stanowi prawdziwe świadectwo jego duchowej siły. Siły, której nie należy opierać na kulcie teistycznych bohaterów, co innego darzyć ich szacunkiem i miłością, lecz na sobie samym. Bóg jest w każdym z nas. Tam najlepiej jest Go szukać i tam najłatwiej jest Go odnaleźć. Jako że dobro i zło powstały po to, by zrodzić warunki do samoświadomościowego rozwoju, duchowe prowadzenie nie opiera się na zmuszaniu do przestrzegania jakichkolwiek zasad, a cierpienie nigdy nie jest karą, a sposobnością do szybszej nauki, jakiej sami poszukujemy, Bogu, w przeciwieństwie do niektórych religii, które uwielbiają temperować swoich wyznawców, wzbudzać w nich poczucie winy i przypominać im o popełnionych grzechach, religii, dla których już samo urodzenie się jest pewnego rodzaju występkiem, grzech pierworodny. Nie zależy na tym, byśmy użalali się nad własnymi błędami, błagali o wybaczenie, oczekiwali pokuty, a także darzyli go czcią oraz bili się z myślami, czy aby na pewno wypełniamy wydawane przez niego polecenia
i nie narażamy się na jego gniew. Bóg nie wymaga posłuszeństwa, ponieważ posłuszeństwo ogranicza wolną wolę. Nie pragnie uwielbienia, gdyż pragnienie uwielbienia to przejaw próżności. Nie jest sędzią, bowiem system nagród i kar pozbawia duchowy rozwój mocy i nie wpada w furię, bo nie należy do ludzi. Jedyne, czego Bóg naprawdę chce, to tego, abyśmy cieszyli się z życia najlepiej jak potrafimy i nieprzerwanie zmierzali tam, dokąd dotarł już On. Nie po to, by stać się równi Jemu, lecz by stać się Nim. A co jeśli chodzi o jego odwiecznego religijnego oponenta, szatana? Cóż, w moim rozumieniu szatan jako postać biblijna jest po prostu aspektem zła, podłożem, które współtworzy fundamenty ziemskiej szkoły życia, nadając jej tym samym wartość, nie zaś faktycznie istniejącym niefizycznym bytem. Świat nie tylko jest tak wielki, jak wielki jest umysł spoglądającego na niego obserwatora, ale także tak wielki, jak wielkie są możliwości jego konstruktora oraz, czego dowodzą astralne sfery, jak potężne są narzędzia, którymi dzieli się z innymi. Bóg, formując wieloświaty, nie zachował sposobności do ich tworzenia jedynie dla siebie, ale udostępnił ją również i nam. Wielu uczonych wątpi w prawdziwość obszarów niematerialnych, uważając, iż nie da się wiedzieć więcej, niż postrzeże się przez zmysły fizyczne, czyli jedyne, jakich ich zdaniem posiadamy i posiadać możemy, twierdząc, że nie istnieje nic poza tym, co jesteśmy w stanie zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać i posmakować, oraz zapominając, iż zmysły niefizyczne podczas snów dostarczają do naszej świadomości dokładnie tych samych wrażeń. Niezależnie, czy nam się to podoba, czy nie, na każdym kroku otacza nas coś więcej niż tylko materia. Można otworzyć ludzką czaszkę i wyciągnąć wszystko, co się w niej znajduje, ale nie da się wziąć do ręki psychiki oraz poruszyć palcem myśli ani uczucia. Zagadka pozagrobowych krain. Odwieczne pytanie filozofów i teologów. To zagadka, której rozwiązanie znajduje się tam, gdzie udajemy się wszyscy każdej doby. Światy astralne, a więc owe pozagrobowe krainy, są niczym innym jak światami naszych snów. Światami kreowanymi nie tylko przez to, co pamiętają fizyczne zmysły oraz potrafi zrodzić wyobraźnia, najsilniejsze z fizycznych narzędzi i największy twórczy dar od Boga, ale także przez nabywane w trakcie życia przekonania. I na takiej samej zasadzie, na jakiej po śmierci ateista najprawdopodobniej wyśni sen o niczym, jestem przekonany, że każda osoba, która byłaby absolutnie pewna, że nie ma czegoś takiego jak sen, snów by nie miała. Na szczęście śnimy od pierwszego dnia narodzin, zatem nikt nie ma wystarczającej ilości czasu, by takowego przekonania nabrać. Tak ten, kto nie pogodził się z własną śmiercią, będzie śnił o niedokończonych za życia sprawach, kto ją przeoczył, zdarza się to, gdy następuje ona nagle i niespodziewanie, że dalej prowadzi swe cielesne życie, kto oczekiwał nieba, że się w tym niebie znalazł, a kto spodziewał się piekła, że do tego piekła trafił. To pierwsza bardzo ważna reguła, jaką rządzą się obszary niematerialne. Druga, nie mniej istotna, bardzo przypomina jedną z zasad, która obowiązuje także w rzeczywistości fizycznej. Między innymi wtedy, gdy organizują się grupy społeczne i znajomi zbierają się w grona, podobne przyciąga podobne. Czy można wyobrazić sobie bardziej słuszny i lepiej zaprojektowany model niematerialnych światów? Czy można wyobrazić sobie właściwsze miejsca do pozagrobowej egzystencji dla morderców, sadystów, złodziei i gwałcicieli niż takie, gdzie pozbawieni są możliwości wyrządzania krzywdy niewinnym osobom i mogą czynić zło jedynie sobie nawzajem? Miejsca nie ich wiecznego potępienia, bowiem ono nie istnieje. Gdyby istniało, większość z nas nie byłaby w stanie ukończyć ziemskiej szkoły życia. Podążanie wyłącznie ścieżką szlachetności i prawości na przestrzeni dziesiątek czy setek inkarnacji nie tylko jest niezwykle trudne, ale wydaje się wręcz niemożliwe. Lecz tymczasowych lekcji, mających za zadanie w najskuteczniejszy i najbardziej praktyczny sposób zobrazować im bezsens czynionego przez nich w trakcie fizycznego życia łajdactwa, miejsca, których nie uda im się opuścić, póki nie zmienią swego negatywnego wzorca energetycznego, struktury osobowościowej, nie pozwalającego im na należyty kontakt z inaczej usposobionymi astralnymi bytami. Miejsca, które wielokrotnie udowodniły, że każdy, nawet najgorszy drań, zawsze może się zmienić,
zniwelować paskudne nawyki i nikczemne pokusy tak, jak usuwa się prymitywne schematy myślowe i fałszywe przekonania.